Ho, 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 ho. Zaczyna nam się okres przedświąteczny i zaczynamy nową serię świąteczną na kanale. Tak, poprzednie możecie znaleźć w linkach pod filmem, bo już kilka. Dzisiaj zaczniemy od super świątecznego obiadu, czyli od indyka. Zrobimy indyka w genialnej świątecznej glazurze. Pyszny filet z indyka w mandarynkach, przy którym się nie napracujemy. Zaczynamy od 0,5 kg słodkich mandarynek, które obieramy i przerzucamy do pojemnika blendera. Blendujemy. Do naczynia, do zapiekania, przekładamy kilogramową pierś z indyka lub większą i zalewamy naszymi mandarynkami. Dodajemy 2 łyżki octu, na przykład winnego lub takiego z granatów. Chwytamy za kawałek kory cynamonu. Jeżeli mamy palnik, to opalamy końcówki. Tak, do podkręcenia smaku. I siup dodajemy. Jeszcze 0,5 łyżeczki płatków chili, 0,5 łyżeczki mielonego cynamonu, łyżka słodkiej papryki, 10 goździków i łyżeczka soli. Ubieramy rękawiczkę i taplamy. Tak, to ten moment, gdy bawimy się jedzeniem. Jeszcze polewamy sosem i na koniec zamykamy naczynie. Tak przygotowanego indyka odstawiamy w tej marynacie minimum na godzinę. Najlepiej, żebyśmy mogli go odstawić na 12 do 24 godzin. Wtedy będzie naprawdę super pyszny. Po odpowiednim odpoczynku wyciągamy naszego ptaka. Moje mięso spędziło w lodówce 24 godziny. Teraz pora je upiec. Zanim je upieczemy, warto jeszcze obrócić na drugą stronę. Obracamy taplając. Przykrywamy. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez godzinę. Grzanie góra i dół. Następnie wyciągamy, odkrywamy, uważajcie, jest gorące, obracamy i na wierzch przekładamy 3 łyżki miodu. Zmieniamy ustawienia na pieczenie od góry i temperaturę 220 stopni. Ponownie pieczemy przez 20 minut. Wyciągamy, podlewamy i dodajemy jeszcze 2 łyżki miodu. Wkładamy do piekarnika i pieczemy, aż mięso się widocznie przypiecze. Upieczone mięso wyciągamy i kroimy. Jeżeli chcemy odgrzać mięso później, to zostawiamy je w naczyniu bez krojenia. I właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Tak przygotowanego indyka najlepiej podać w towarzystwie słodkiego sosu. Przepis na słodki sos, taki świąteczny, śliwkowy, znajdziecie na kanale. Ja się zabieram za jedzenie. Na koniec jeszcze prośba. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.